Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Chciałem Was zaprosić na nasze przedstawienie. Dzisiaj zapraszamy Was wszystkich na peron dworca kolejowego w Ustroniu. Cały ten nasz występ tworzy jakby jedną całość. Jego tytuł to Czuwajcie. Klaso. Dzień dobry. Gotowi na naszą super wycieczkę? Tak. Hurra. Jedźmy już. Mam nadzieję, że wszyscy już dotarli. Zaraz sprawdzę listę obecności. Marcin. Jestem. Jacek. Rafał. Tutaj. Łucja. Jestem. A nie, sprawdzę was inaczej. Całość, baczność. Wyrównaj. Kolejno odlicz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. O, wszyscy jesteście. Nasz pociąg odjeżdża za 45 minut. Mamy jeszcze trochę czasu, więc... Sprawdźmy, czy wszystkie rzeczy z listy są spakowane. No to popatrzmy. Proszę, otwórzcie wasze plecaki i sprawdzamy. Czy każdy spakował legitymację szkolną? Tak! O nie, nie mogę jej znaleźć. Gdzie ona może być? Proszę pani, nie wziąłam legitymacji. Chyba zostawiłem ją w tornistrze. Ojej, Jacku, bez niej twój bilet jest nieważny. Wracaj szybko po nią do domu. Czy każdy z was wziął zapas wody mineralnej? Gdzieś tu powinna być butelka, przecież ją pakowałam. O nie, chyba została na stole. Ja mam. To pożycz mi trochę, możemy pić z jednej butelki. Nie, nie, mama nie pozwala mi tak robić. Mogę jeszcze zdążyć kupić w sklepie. Biegnij szybko. A czy macie kapelusz lub czapkę na głowę? A nie, to zapomniałem tej głupiej czapki. Przykro mi, Rafał. Musisz mieć coś na głowę, żeby nie dostać udaru słonecznego. Proszę, wróć ją po nią do domu. A czy wzięliście ze sobą rzeczy potrzebne na basen? Ręcznik? Tak!
O nie, ja zapomniałem. Kąpielówki albo strój na basen? Tak. Jejku. Ja nie. Klapki? Tak. A niech to zostawiłam w przedpokoju. To niedobrze. Bez tych rzeczy nie będziecie mogli wejść na basen. Powinniście wrócić się po nie do domu. A krem przeciwsłoneczny jest spakowany? Ojej, ja zapomniałam. Hej, Tobiasz, ty zawsze wszystko masz. Może pożyczysz mi trochę twojego kremu? Wiesz co? Nie mogę ci pożyczyć mojego kremu. Zobacz, mam tylko taką małą tubkę i boję się, że mi braknie. Dobra, to idę do sklepu. Zaraz wracam. Czy macie szczoteczkę i pastę do zębów? Proszę pani, mam pastę, ale zapomniałam o szczoteczce do zębów. Przykro mi, kochana. Musisz mieć tę szczoteczkę. Tu przed dworcem jest kiosk. Idź szybko ją kupić. Czy wzięliście ze sobą kieszonkowe na lody i pamiątki? Tak. Ja zapomniałam. Wiktoria, jesteśmy koleżankami. Pożyczysz mi trochę? Coś ty, mam wyliczone pieniądze na każdy dzień. Nie dam ci. Dobra, skoczę do babci po kasę. Mieszka niedaleko, za niedługo będę. W porządku, wszystko sprawdzone. Usiądźmy teraz wygodnie i zaczekajmy na nasz pociąg. Uwaga, uwaga. Pociąg osobowy z Ustronia do Nieba wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Proszę zachować ostrożność podczas wjazdu pociągu. Zdążyliśmy. Masz te plany konferencji? Tak, proszę, to twój. Jednak coś w tym jest, że ostatni będą pieszymi. Tylko trochę daleko by było i to jeszcze na piechotę w taką pogodę z bagażami. Tak, ale udało się. I przed nami kolejna konferencja. Ciekawe, co tym razem będzie ciekawego. Może jacyś nowi ludzie? Ostatnio było fajnie. Minęło sporo czasu. A ja nadal pamiętam temat wykładów. Tak, a jaki był? Bo nie pamiętam. Ja za to bardzo dobrze pamiętam. Wciąż mnie prześladuje. A kto? Temat. Nie znam. Nie wygłupiaj się, mówię poważnie. Okej, no to powiedz mi, jaki był temat. Widzę, że ty naprawdę nie pamiętasz, a byłyśmy tam razem. Wiem, że byliśmy razem, ale to było rok temu. No właśnie, minął dokładnie rok, a ja nadal nie wiem. Czego nie wiesz? Okej, czy możesz mi zatem łaskawie przypomnieć, jaki był temat? Czy jestem gotowa? Co? Czy jestem gotowa na powtórne przyjście Jezusa? Widzę, że ty tak na serio się tym przejęłaś, jakbyś to pierwszy raz w życiu słyszała.
Nie słyszałam pierwszy raz w życiu, ale pierwszy raz mam tak, jakby mnie coś przynaglało do szczerego odpowiedzenia na to pytanie. A pamiętasz też, jak ten zagraniczny kaznodzieja mówił, że może to być ostatnia konferencja, bo Jezus powraca i co? Pamiętam. Powiedział może. A poza tym jeszcze nie dojechałyśmy, więc wiesz. O matko, a więc ty jednak na serio. Przestań, bo zaraz ja zacznę się bać. No widzisz, czyli ty też nie jesteś pewna. Dobra, masz mnie. Też nie jestem. Ale zostawmy to już. Później o tym pogadamy. Jak dalej będzie szczaka przybita, to na pewno nikogo nowego nie poznamy. Bo nikt nie będzie chciał gadać z takim ponurakiem. Przepraszam, czy ja na pewno rozmawiam z chrześcijaninką, bo własnym uszom nie wierzę. Tak, i to wieloletnim stażem, a w dodatku córką pastora, więc zaufaj mi. Słyszę to od dziecka i według mnie mamy jeszcze sporo czasu. A tymczasem przygotujmy się do konferencji, bo przegadamy całą drogę. I jeszcze na dodatek przegapimy też naszą stację. Widzę, że bardziej obchodzicie konferencję i spotkania z nowymi ludźmi niż... Okej, masz problem, to się pomódl. Ja ci nie pomogę w tej sprawie. Idę do toalety, a ty popilnuj naszych rzeczy. Dziękuję za pomoc, pewnie tak zrobię. Córko pastora z wieloletnim stażem, czy jakoś tak. Ojcze, nie chcę jechać na kolejną konferencję niegotowa. Proszę cię, panie, pomóż mi i daj mi odpowiedź. Witam. Jezu, nie jestem gotowa, znaczy konduktor. Dzień dobry. Jesteś nie gotowa? Znaczy ja chciałam powiedzieć, że spóźniłam się na pociąg i nie zdążyłam kupić biletu. Aha, dlatego się tak wystraszyłaś. Tak. Jak wchodziłem, klęczałaś. Modliłaś się? Tak. Pewnie nie o ten bilet. Tak, to znaczy nie. Zatem dokąd zmierzasz? Do Emaus, do kościoła do Emaus, do Rzeszowa na konferencję. Więc dlaczego jesteś taka smutna i przygnębiona? Nie wiem, jak to panu wytłumaczyć. Wierzy pan w Boga? O tak, wierzę. Naprawdę? Ja też, ale martwię się, czy... No, po prostu się boję. Wiesz, przypomina mi się pewna historia o dwóch uczniach, którzy też podążali do Emaus. Na konferencję do Rzeszowa? Nie, ale byli tak samo smutni, przygnębieni i zdezorientowani jak ty. Widzisz, moja droga Marto, Biblia przedstawia cudowny plan zbawienia zapowiadany przez Boga ustami proroków. Tak, wiem o tym, ale nadal nie wiem, jak można być pewnym. Rozumiem cię. Opowiem ci pewną historię o królu Dawidzie. Dawidzie, Saul nadciąga. Otoczyli nas. Co teraz? Na pewno wszyscy zginiemy. Spokojnie, nie trwóż się. Dziś napisałem nowy psalm. Posłuchaj go. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja. Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. O czym ty mówisz, Dawidzie? Przecież... Dawidzie, widziałem, jak do Saula przybył posłaniec i zaraz zawrócił z całym wojskiem. Nic z tego nie rozumiem. Widzicie? Bóg jest z nami i On nas nigdy nie opuści. Nie za bardzo rozumiem. No dobrze, więc opowiem ci jeszcze jedną historię. Tak, proszę, opowiedz. Wojska aramejskie otoczyły nasze miasto. Co teraz zrobimy? Więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Ależ, Lizeuszu, o czym ty mówisz? Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. Rzeczywiście, widzę teraz. Ogniste rydwany, jesteśmy ocaleni. Pamiętam tę historię, to naprawdę niesamowite. Tak, niesamowita jak historia o Danielu w Wejamie. Niesamowita jak historia o Szadrachu, Mieszachu i Abednego w rozpalonym piecu, którzy nawet w obliczu śmierci wciąż ufali Bogu. Widzisz, moja droga, Biblia przedstawia historię ludzi, którzy nie tylko wierzyli w Boga, ale przede wszystkim uwierzyli Jego Słowu i mieli z Nim osobistą relację, jak my teraz. Tak, to prawda, teraz to rozumiem. A czy ty wierzysz Bogu? Tak, ale w jaki sposób? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, albowiem ten, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wierzysz Bogu? Tak, teraz to rozumiem. Od zawsze to wiedziałam, ale teraz naprawdę to rozumiem. Dziękuję ci, Jezu. To znaczy, konduktorze? Gdzie jesteś? Nie kupiłam biletu. A co to jest? Bilet do nieba? O Jezu, dziękuję ci.
Uwaga, uwaga. Pociąg osobowy ze Skoczowa do Nieba odjedzie z peronu drugiego. Proszę zachować podczas wjazdu pociągu. Kochane, kupimy bilety. I będziemy czekali. Jak tu pusto, rety. Potem się zapytamy, czy już czas na pociąg. Oni sami ogłoszą. Po co pytać, po co? Uwaga, uwaga. Pociąg osobowy do Nieba odjedzie o godzinie 21.30. Powtarzam, pociąg osobowy do Nieba odjedzie o godzinie 21.30. Uwaga, podaj się do wiadomości, że jest ostatni pociąg do Nieba. Ostatni pociąg. Dobrze, ostatni pociąg. A co potem będzie? A potem głucho będzie, no i pusto wszędzie. Ach, nie żartuj, Marysiu. To mnie bardzo złości. Chcę koniecznie odjechać do stacji Niebo. A tam jest tak cudownie, mówiła mi mama. Ja chcę z wami pojechać. Nie lubię być sama. To jest ostatni pociąg. Tak, za 2 godziny. Więc cię możemy przespać. Nie rób takiej miny, jakby się bała czekać. 2 godziny zlecą. A jak pociąg prześpimy? Ja tego nie chcę. Ja chcę być w niebie, nie sama, lecz z wami. Och, nie trosz się tak o nas. Ty mi serce ranisz. To jest ostatni pociąg. Jeśli go prześpimy, już nie mamy innego. Szczęście swe zgubimy. A więc ja proponuję, zaśpiewajmy panu. Cudownych pieśni jest tyle, że starczy do rana. A 2 godziny śpiewać to nie jest tak wiele. No, Asiu, ty zacznij. Marysiu, proszę, śmielej. Jednak zmęczona. Chętnie teraz odpocznę i wam radzę się przespać. Mamy czuwać przecież. To ostatni pociąg. A ja zasypiam zaraz. Wy róbcie, co chcecie. Marysia śpi i ja jestem śpiąca. Tak długo oczekiwać. Tak, to jest męczące. A gdyby już był ten pociąg do Nieba,
Dymnijmy się troszeczkę. Będzie chyba prościej teraz odpocząć, potem się obudzić. Tak przecież robią wszyscy. Całe mnóstwo ludzi. Nie bój się, Asiu. Tak jesteśmy młodzi, że na czas się obudzimy. Jakby w jakiej łodzi. Kołysze mi się głowa, gdyż snu potrzebuję. A kiedy się obudzę, to ciebie zluzuję. I wtedy ty odpoczniesz. Taka jestem senna. Tak, chciałabym wciąż czuwać, nawet sama jedna. Lecz wiem, że czasu jest mnóstwo. Przymknę zatem oczy i odpocznę chwileczkę. Ale nie przeoczę pociągu do nieba. Nie wolno go przespać, bo to ostatnia szansa. Śpi Marysia, śpi Magda. Czemu to ja mam czuwać i to czuwać stale? Jeśli one mogą, ja też mogę. Przecież razem jedziemy i to w jedną drogę. Co tam? W porę się obudzę, potem krzyknę na nie, żeby szybko siadały i wyjedziemy z granic nędzy, ludzkiej smutku, cierpienia i złości i rano powitamy niebo. O, oczy mi się kleją. Wiem, czujnym być trzeba i to przez całe życie. O, czuć zapomniałam. Miałam kupić owoce na drogę. Mam jeszcze dużo czasu. Zdążę jeszcze. Już pociąg łaski Bożej przybliża szybko się, nadjeżdża w wielkim pędzie, by zabrać z sobą cię. Wjazd dzwonek oznajmuje, dyżurny sygnał śle i przyjazd mu szykuje, stróż do wsiadania zwie. Śpieszcie wszyscy, wsiąść już, o grzesznicy, wsiąść już, spracowani, obciążeni, utrapieni, wsiądźcie już. Siadając, uważajcie, pociągów wiele jest. O dobry się pytajcie, co w niebie ma swój kres. Przystanki takie będą, pokuta, łaski, tron, zbawienie, pokój, radość i wreszcie nieba skłon. Śpieszcie wszyscy, wsiąść już, o grzesznicy, wsiąść już, spracowani, obciążeni, utrapieni, wsiądźcie już. Wprzód trzeba się szykować, bo brama wąska tam. Wstęp bez biletu łaski wzbroniony będzie wam. Ten bilet nabędziecie przy kasie wiary już. Jezusa, gdy przyjmiecie, za zbawcę swoich dusz. Śpieszcie wszyscy, wsiąść już. O grzesznicy, wsiąść już. Spracowani, obciążeni, utrapieni, wsiądźcie już. Porzućcie grzech i troski, przeszkadza bagaż ten i wstąpcie w pociąg boski, co jedzie w górę hen. W ten sposób dojedziecie do samych niebios bram, gdzie wierny zbór znajdziecie, co zbawcę chwali tam. Patrz, wielkie nieba, zdążyliśmy, jeszcze czas, skoro dziś czekają. Na to nie patrz, Przemku, niech ci się nie zdaje, że obecność tu innych cię usprawiedliwia. Lepiej zapytaj, to będzie najprościej, kiedy odjedzie pociąg do nieba. Chciałbym się zapytać. Wiem, o pociąg chodzi. Macie jeszcze wiele czasu, on późno odchodzi. Możecie jeszcze pospać, my też tam jedziemy. Lecz to ostatni pociąg. No cóż, poczekamy. Poczekamy, Przemku, ale za to mamy pewność pełnej radości. Ja nawet nie siadam. Słusznie, trzeba nam czuwać, bo inaczej biada. Tu przyjedzie pociąg już ostatni do nieba. Nie możemy tutaj zostać. Czuwajmy więc, nie przegapmy tej jedynej szansy zamieszkania w niebie. Uwaga, uwaga. Ostatni pociąg do nieba stoi na torze pierwszym. Chodźcie i wsiadajcie, którzy czuwacie. Powtarzam. Ostatni pociąg do nieba odjeżdża z toru pierwszego. Chodźcie i wsiadajcie, którzy czuwacie. Kiedyś nie.
Wstawajcie, już wstawajcie! Czego ty tak krzyczysz? Dobrze, dobrze, już nie śpię. Pociągu nie słyszę. Słuchajcie, to jest straszne. Pociąg już wyjechał. A to przecież ostatni na nas nie poczekał. Bośmy nie czuwali i tak lekkomyślnie szczęście swe przespali. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. O dniu zaś owym, albo o godzinie, nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Miejcie się na baczności, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy przyjdzie ten czas. Bo rzecz ma się podobnie, jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swoim sługom. Starannie o wszystko każdemu wyznaczył zajęcie, choć wiernemu przekazał, żeby czuwał. Czuwajcie wtedy, bo nie wiecie, kiedy Pan domu nadejdzie, późnym wieczorem, o północy, czy wraz z pianiem koguta, czy rano, by niespodziewanie przyszedłszy nie zastał was śpiących. A to, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Uważajcie na siebie, niech serc waszych nie obciąża ani obżarstwo, ani pijaństwo, ani zbytnia troska o to życie, aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, stanąć przed Synem Człowieczym. Koniec. Pozwolicie, że na zakończenie podzielę się z wami paroma przemyśleniami na temat związany z tym występem. Jak się domyślacie, tak, ten nasz występ ma pewien związek ze świętami, które są przed nami Boże Narodzenie. Czas, w którym tak naprawdę powinniśmy się pochylić nad tematem Bożego Narodzenia. Sami możecie sobie rozsądzić, ile czasu na to poświęcacie w okresie świąt Bożego Narodzenia, ale to w końcu święta Bożego Narodzenia. Więc powinniśmy, mam nadzieję, że myślimy o tym, że Pan Jezus się narodził. Było to oczywiście jakiś czas temu, ale po to te święta są, żeby o tym pomyśleć, żeby sobie przypomnieć nad sensem tego wszystkiego. Jak wiemy, Boże Narodzenie, przyjście Pana Jezusa na ziemię to był bardzo ważny moment dla nas wszystkich chrześcijan. I myślę, że święta Bożego Narodzenia to jest dobry czas, żeby przede wszystkim Bogu dziękować za to, że przyszedł, bo to Jego przyjście tak naprawdę jest naszym wybawieniem. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu, Jego ofiara stała się zbawieniem naszym, naszą nadzieją. I też przez to, jak wiemy, możemy mieć nadzieję, że kiedyś w tym jedynym prawdziwym pociągu będziemy zdążać do nieba. Dzisiaj chciałbym jednak podzielić się z wami moimi myślami na temat nie przyjścia Pana Jezusa 2000 lat temu, ale na temat Jego powtórnego przyjścia. Jak wiecie, ten temat już tu krąży po ustroniu, po naszym zborze od dłuższego czasu i też to całe nasze przedstawienie miało was sprowokować do tego, żebyście się zastanowili, jak wygląda wasze czuwanie, jak wygląda wasze oczekiwanie na ponowne przyjście, powtórne przyjście Pana Jezusa. Wiecie, w Bożym Słowie dużo jest miejsc bardzo mówiących na ten temat. Nie sposób chyba wszystkich przytoczyć, ale jak sobie tak myślę, z jednej strony dużo jest w Bożym Słowie na ten temat, a z drugiej strony chyba niewiele o tym mówimy i niewiele w ogóle myślimy. Przynajmniej ja jako osoba młoda rzadko myślę o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, a to nie jest dobre. Wiemy, czym jest, jaki sens jest w tych świętach, które są przed nami. Ale czy to już jest czas na to, żeby myśleć w ogóle o powtórnym przyjściu Pana Jezusa? Nie wiem, jakie macie myśli. Może być tak, że ktoś z was o tym myśli, że czeka, wzdycha. Myślę, że większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że żyjemy w czasach, które są czasami końca, tak? Które są takim momentem, że wiemy, że niedługo przyjdzie Pan Jezus. Ale pewnie też są takie osoby, które o tym nie myślą. Ja sam, chociaż jestem wierzący od zarania,
Nie myślę o tym za często, przyznaję szczerze. Ale tak, żeby was sprowokować, żeby was zmobilizować do myślenia o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, pomyślałem, że warto przeczytać kilka wersetów, które powinny nas utwierdzić w tym, że żyjemy w szczególnym czasie, w szczególnym okresie. Możemy sobie otworzyć Ewangelię Mateusza. W 24 rozdziale Pan Jezus bardzo dużo rzeczy mówi na temat końca świata, tak? Bo powtórne przyjście Pana Jezusa to też można nazwać końcem świata. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale pozwólcie, że wam przeczytam od wersetu 6 parę fragmentów. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I werset 33. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Czytając te fragmenty, znamy je wszyscy prawie. Cóż można pomyśleć? No chyba nie mamy wątpliwości, że to jest ten czas, że Pan Jezus jest tuż u drzwi. Jak czytam te wersety, to mam wrażenie, że czytam dzisiejszą gazetę albo słucham wiadomości. Sami wiecie, co się dzieje. I to nie jest jakby nowość, tak? Już od wielu lat wszystkie te rzeczy, o których czytamy, się dzieją. Tym bardziej powinniśmy być świadomi tego, że Pan Jezus jest u drzwi. Szczerze myślę, że On czeka tylko z łaski, z miłości, bo chce, żeby więcej osób doszło do poznania prawdy. Myślę, że to, co się dzieje na świecie, to już jest naprawdę czas, kiedy Pan Jezus powinien przyjść. Ale On ciągle czeka, ale jednak wiemy, że to już jest niedługo. Przy okazji mówienia, rozważania tematu przyjścia ponownego Pana Jezusa, chciałbym, żebyśmy chwilę zastanowili się nad historią Arki Noego, czy Noego. Znamy tą historię, nie będę jej czytał, ale tylko powiem w skrócie, tak? O co chodziło w Arce Noego? To była taka sytuacja, że Pan Jezus z powodu bezprawia, które rozmnożyło się na ziemi, postanowił z tym skoczyć. Nie był w stanie patrzeć już na to, co się dzieje na ziemi. Wybrał Noego do tego, żeby zbudował arkę. Arka miała służyć temu, żeby uratować gatunek ludzki i też przy okazji zwierzęta. Ale chcę, żebyśmy się dzisiaj skupili na tym, co się działo, kiedy Noe tą arkę budował. Noe był człowiekiem, który wiedział po prostu, co się stanie. Bóg mu to powiedział. Bóg mu powiedział, że będzie potop, że wszystko, co zostanie na ziemi, zostanie zniszczone. No i w posłuszeństwie Noe budował arkę, żeby ocalić to, co Bóg chciał, żeby zostało ocalone. Ale zastanówmy się przez chwilę, co robili wtedy ludzie wokół Noego. To, że Noe budował arkę, to nie była tajemnica, tak? To nie było tak, że Noe tylko wiedział o tym, że będzie potop. Wszyscy wokół widzieli, co się dzieje. Widzieli tą arkę. Wiemy, że były różne reakcje. Noe tego nie ukrywał. Mówił ludziom, że będzie potop. Chwilę przed tym, jak miał nastąpić koniec, miały wody zalać całą ziemię, Noe nawet zapraszał ludzi. Chodźcie do arki, bo inaczej zginiecie. Wiemy, że nikt poza rodziną Noego nie wsiadł do tej arki. Całe ówczesne społeczeństwo, cóż oni robili? No na pewno ignorowali Noego, ale generalnie można powiedzieć, że zajmowali się swoimi sprawami. Ignorowali fakt, to ostrzeżenie, że to już koniec. Nie zwracali na to uwagi, nie mieli czasu może. Byli zajęci swoimi sprawami. Powodów można by pewnie dużo wymyśleć, dlaczego nie wsiedli do arki. Ale myślę, że byli świadomi, byli przez Noego ostrzegani.
Popatrzcie, czy to nie jest taka sytuacja jak teraz. Teraz no jesteśmy w kraju chrześcijańskim i jakby temat końca świata nie znam obcy i wielu kaznodziejów mówi o tym, że Pan Jezus przyjdzie i ostrzega. I dzisiaj ja też mówię o tym, żeby się przygotować na ten czas, że to już jest niedługo. Zastanówcie się, co wy robicie w obliczu tego tematu. Czy cokolwiek robicie? Czy macie na to czas? Czy myślicie o tym? Czy czasem nie jest tak, że zachowujemy się jak ci ludzie, którzy wokół Noego funkcjonowali? Nie mieli czasu w ogóle się zastanowić nad tym. Zignorowali temat. I wiemy, jak to się skończyło, tak? Ten, kto był w arce, przeżył. Ten, kto nie był w arce, zginął. Dzisiaj mówiąc o tym, chcę przede wszystkim, żebyście zapamiętali to jedno zdanie. Czy jesteś gotowy na powtórne przyjście Pana Jezusa? Nie wiem, co myślicie o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Może chwilę zastanówmy się nad tym. Wiecie, jak ja jestem dzieckiem, które od małego chodziło na szkółkę niedzielną i kiedy na szkółce niedzielnej mówiono o przyjściu Pana Jezusa, to opierano się przede wszystkim na wersecie z Ewangelii Mateusza, też 24 rozdział i 30 werset. I tam jest takie zdanie. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I w mojej głowie powstał taki obraz. Jak będzie koniec świata, to Pan Jezus na chmurkach spłynie z góry i będzie super taki moment. Pan Jezus przyjdzie na chmurkach i będzie super. I to będzie super moment. Myślę, że to będzie dzień radości i wielkiego szczęścia dla nas, którzy jesteśmy gotowi. Ale dla tych, którzy nie są gotowi, to nie będzie super moment. Jak zobaczymy parę linijek wcześniej, to zobaczcie, co tam pisze. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi. Czemu oni będą biadać, skoro to jest taki fajny dzień? Myślę, że biadać będą ci, którzy nie będą gotowi. A na pewno będą wiedzieć o tym, że są niegotowi. Pozwólcie, że jeszcze przytoczę inne wersety, które mówią o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. I chcę wam powiedzieć, że to jest chyba jedyny, który mówi o tym, że Pan Jezus przyjdzie w chwale na obłokach. Zajrzałem do kilku proroków i posłuchajcie, co tam jest napisane. W Księdze Joela, 3 rozdział, 4, 5 werset. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Tu czytamy, że to będzie wielki, straszny dzień. W Księdze Objawienia, Apokalipsa 6, 15, 17. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni, wszyscy generalnie, ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż może się ostać? U proroka Malachiasza, 3 rozdział, 1-2. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Jeszcze z Księgi Sofoniasza, może otwórzcie sobie taki trochę dłuższy fragment. Chciałbym przeczytać. 1 rozdział od 14 do 18. Bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki, wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur. Dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi tak, iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. A ich srebro, a ich złoto nie będzie mogło ich wyratować. W dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi.
Co widzimy w tych proroctwach, w tych objawieniach, w tych momentach, kiedy Boże Słowo mówi o końcu świata? My, którzy oddaliśmy życie Panu Jezusowi, którzy mamy pewność zbawienia, którzy wiemy, że odpuszczone nam zostały grzechy, możemy się cieszyć na wielki dzień Pana. Ale Boże Słowo przede wszystkim ostrzega tych, którzy nie są gotowi, którzy nie pojednali się z Bogiem, którym grzech nie został wybaczony. Bo czytając te fragmenty, widzimy wyraźnie, że przez ten grzech te osoby naprawdę powinny się bać. Bo kiedy Pan Jezus przyjdzie, kiedy przyjdzie Bóg na tą ziemię po raz kolejny, On będzie musiał się rozprawić raz na zawsze z grzechem. On, wiemy z Bożego Słowa, że pokona ostatecznie szatana, ale też będzie musiał zniweczyć każdy grzech. Więc każda osoba, która nie będzie pojednana, która nie będzie gotowa, może się spodziewać, że to będzie straszny dzień. Wiecie, mówiąc też o tym temacie, chciałbym przytoczyć przypowieść o 10 pannach. Też w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale tym razem, jest znana w większości przypowieść o 10 pannach. Nie będę jej czytał znowu słowo w słowo, ale powiem w skrócie. Przypowieść, o której mówił Pan Jezus, mówi o... Ja może ją tak inaczej powiem, bo my zwykle wiemy, że 10 panien, 5 głupych, 5 mądrych. Jakby chcę zwrócić na coś innego uwagę. Więc były te panny i wszystkie 10 czekały na przyjście oblubieńca. Możemy wnioskować, że skoro wszystkie czekały, to wszystkie wiedziały, na co czekają i po co czekają, tak? Więc one czekały. Nie wiemy, jak długo. Nie wiemy w sumie, co tam się działo po drodze, tak? No ale czytamy, tak, że każda z nich miała lampę, że 5 było mądrych, dlatego że się przygotowały, wzięły zapas oliwy, 5 pozostałe 5 tego nie zrobiły, więc Słowo Boże nazywa je głupimi. No i wszystkie potem w którymś momencie zasnęły, bo się nie mogły doczekać. No i nagle okrzyk. Pan Jezus idzie. Pan Jezus przychodzi. Oblubieniec idzie. Wszystkie się zerwały. No i co się okazało? Że w tym momencie, kiedy przyszedł oblubieniec, 5 z nich nie jest gotowych. No i co one robią? No, robiły wszystko, żeby coś zrobić, żeby tą swoją niegotowość nadrobić. Ale wiemy z tej przypowieści, że im się to nie udało, tak? Że kiedy przyszedł oblubieniec, to było już za późno na to, żeby się przygotować. Było już za późno. Oblubieniec przyszedł, te przygotowane weszły na wesele, zostały zamknięte drzwi, a tamte, które pobiegły po oliwę, w końcu przybiegły, tak jak tu widzieliśmy też w naszych scenkach, no ale już nie weszły. Nie weszły, tak? To ich nieprzygotowanie spowodowało tyle, że po prostu nie weszły na wesele. I o czym nam mówi ta przypowieść? Ponad innymi, bo ona mówi bardzo dużo, ale dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że wyraźnie ta przypowieść nam mówi, że musimy być gotowi i że to przygotowanie to nie może być tak na ostatnią chwilę. Osoby, które sobie wyobrażają, że kiedy usłyszą głos, że Pan Jezus idzie i sobie wyobrażą w tym momencie, się nagle przygotują, no to już możecie być pewni, że to będzie za późno. Przygotować się trzeba wcześniej. Tak? Tego uczy nas ta przypowieść, że przygotować musimy się do przyjścia Pana Jezusa wcześniej. Może to nawet jest dzisiejszy dzień. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj wam o tym mówię, przypominam. Pan Jezus przyjdzie, On jest u drzwi, a wy musicie być gotowi na ten moment. Więc już teraz musicie się przygotować. No chyba, że wiecie, że jesteście gotowi. Ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, kto jest gotowy, a kto nie. Każdy w waszym sercu musi rozsądzić, czy jesteś gotowy na przyjście Pana Jezusa. Czy jesteś z Bogiem pojednany. Co myślicie, bracia, siostry, goście? Co myślicie o tym przyjściu Pana Jezusa? Jeżeli myślicie, co w waszych głowach jest, jak sobie pomyślicie, Pan Jezus przyjdzie. Myślę, że w większości nasze myśli wtedy staramy się uciąć jak najszybciej. No wiemy, że przyjdzie,
Nie wiem, czy jestem gotowy, ale lepiej nawet o tym nie myśleć, no nie? Bo można dojść do różnych wniosków. Unikamy tych myśli. Chyba nie za bardzo chcemy o tym myśleć. Jeżeli myślimy o tym, jeżeli czekamy na Pana, to bardzo fajnie. Ale sami wiemy, jak codzienność naszego życia, ile rzeczy nam do głowy wkłada, na głowę, tematów różnych. Wszyscy mamy dużo w życiu, tak? I ciężko jest tym wszystkim myśleć o powtórnym przyjściu Pana. A to przecież będzie dzień, w którym w końcu będziemy wolni, w którym spełni się nasza nadzieja, tak, na życie wieczne. No i dzisiaj chcę, żebyście się zastanowili w swoich sercach, czy jesteście gotowi. Dzisiaj ja i Słowo Boże i dzieci przez tą scenkę wzywają was do tego, żebyście się zastanowili, czy jesteście gotowi na powtórne przyjście Pana Jezusa. Bo kiedy On przyjdzie, już nie będzie możliwości się przygotować. Co zrobić, żeby być gotowym w takim razie? Większość zna odpowiedź na to pytanie, ale powiem. Już pastor o tym mówił przed scenką. W zasadzie już pół mojego kazania powiedział. I dzieci też o tym wspomniały, tak? Żeby wejść do nieba, żeby wsiąść do tego prawidłowego pociągu, musimy podjąć decyzję. Decyzja jest prosta, bo musimy zdecydować, czy chcemy żyć tak, jak Bóg chce, czy nie chcemy. Czy chcemy żyć po swojemu. Musimy zdecydować. Jeżeli zdecydujemy, że chcemy iść w stronę Boga, że chcemy, żeby Pan Jezus był naszym Zbawicielem. Jeżeli zdecydujemy, że chcemy iść do nieba. Jeżeli zdecydujemy, że chcemy być gotowi na przyjście Pana Jezusa, to musimy rozprawić się z naszymi grzechami. Tak? Bo w wszystkich tych proroctwach wielki, straszny dzień. Dlaczego on był wielki i straszny? No bo grzech i razem z grzechem grzeszników wszystkich będzie czekała zagłada. Będzie czekało piekło, tak? Mówiąc wprost. Więc w tym sensie to będzie straszne. Ale jeżeli się przygotujemy, jeżeli rozprawimy się ze swoim grzechem, będziemy gotowi. Na czym to rozprawienie się z grzechem polega? Wiemy, że musimy Boga przeprosić za nasze grzechy, bo już dużo ich popełniliśmy. Każdy z nas ciągle je popełnia. Wiemy, że 2000 lat temu, teraz mamy te święta przed Pan Jezus, po to, aby stać się ofiarą za nasze grzechy. I On za te grzechy zapłacił. Ta ofiara jest doskonała, ale my musimy ją przyjąć. To znaczy, w to wszystko, o czym mówię, uwierzyć. Do tego jest potrzebna wiara. Tak? Musimy wierzyć w to, co Pan Jezus zrobił, że ta ofiara działa i że jest dla nas zbawieniem. Więc kiedy zdecydujemy, że chcemy iść za Bogiem, musimy Boga przeprosić, a potem pokutować, czyli odwrócić się od swoich grzechów. To jest bardzo trudna rzecz. I nie jest łatwo. I nie powiem wam, że kiedyś się nawrócicie, to wtedy wasze życie stanie się święte i czyste i będzie super, hiper. Będziemy musieli każdego dnia, kiedy się odwrócimy od naszych grzechów, sobie przypominać i starać się, żeby żyć tak, jak tego Bóg oczekuje. Także to przygotowanie to też nie jest taka jednorazowa decyzja, tak? Kiedy zdecydujemy się iść za Jezusem, to potem musimy cały czas myśleć o tym, że On przyjdzie i cały czas się weryfikować, czy jesteśmy gotowi na przyjście Pana Jezusa. Rozprawiać się z naszymi grzechami i żyć tak, jak Bóg chce. A wtedy myślę, że mogę powiedzieć, że będziemy gotowi. To, kiedy my oddamy swoje życie Panu Jezusowi, powoduje też, że Pan Jezus zamieszkuje w nas, że otrzymujemy też Ducha Świętego i będąc Jego dzieckiem, myślę, że każda osoba wierząca jest w stanie rozsądzić, czy jest gotowa, czy nie. Bo Bóg działa w naszym sercu i wy sami wiecie, czy jak myślicie o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, czy jest w was lęk, strach, boicie się tego dnia, czy nie, czy się cieszycie. Sami wiecie, co czujecie w tym momencie. Więc potem też możecie poznać, jak wygląda wasza gotowość. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Drogi Panie Jezu, chcemy Ci podziękować za to, że przyszedłeś na ten świat, że stałeś się naszą nadzieją, naszym zbawieniem, że zapłaciłeś za nasz grzech i tylko w Tobie
Jest bilet do nieba, jest wstęp do nieba, tylko w Twojej ofierze, w Twojej krwi jest przebaczenie naszych grzechów. Dzisiaj chcemy Ci podziękować, Panie. Chcemy te święta spędzić myśląc o tym, że Ty przyszedłeś i zrobiłeś to z miłości do nas. Chcemy, Panie Jezu, też patrzeć z nadzieją na Twoje powtórne przyjście. Panie, oczekujemy Twojego przyjścia i prosimy Cię, abyś pomógł nam w tym wszystkim, w tym świecie, w tych problemach, w tym wszystkim. Pomóż nam, Panie, wytrwać do końca. Pomóż nam, abyśmy byli gotowi, kiedy Ty przyjdziesz. Wiemy, że jesteś blisko. Wiemy, że stoisz już u drzwi. Proszę Cię, abyś teraz działał w każdym sercu, abyś każdemu pokazał, czy jest gotowy, czy nie. I abyś wszystkim tym niegotowym dał siłę i pragnienie, żeby to zmienić. O to się modlę w imieniu Jezusa. Amen.